20 września wspominamy świętego Wawrzyńca Hanyong, męczennika. Wawrzyniec urodził się w 1799 roku w Doksan w Chungkon w Korei w bardzo religijnej rodzinie. Miał silny charakter. Już jako nastolatek sam poznawał katechizm. Był pobożnym, gorliwym katolikiem. Wiele czasu poświęcał na modlitwę przed krzyżem w swoim domu, a w każdą niedzielę i święto, bez względu na pogodę, szedł około 4 km do kaplicy misyjnej. W okresie Wielkiego Postu codziennie pościł. Wawrzyniec ożenił się w wieku 21 lat, a jego żona była katoliczką. Był bardzo dobrym mężem. Miłosierdzie chrześcijańskie okazywał także ubogim. Karmił ich w swoim domu, dzielił się swoim ubraniem, był przekonany, że Pan Bóg mu to wynagrodzi. Biskup Wawrzyniec Imbert, widząc jego dobre przygotowanie i autentyczne życie chrześcijańskie, powierzył mu funkcję katechisty. W czasie prześladowań chrześcijan przypadkowo aresztowano go w czerwcu 1846 roku i osadzono w więzieniu w Seulu. Został dotkliwie tam pobity. Zmuszano go do wyparcia się wiary i ujawnienia innych chrześcijan, lecz Wawrzyniec nie zrobił tego i wytrwał w wierze katolickiej. Jego wierność podziwiali nawet oprawcy. Wawrzyniec zginął w więzieniu 20 września 1846 roku. Miał 47 lat. Został beatyfikowany razem z 78 męczennikami 5 lipca 1925 roku, a kanonizowany z grupą 102 męczenników koreańskich przez papieża świętego Jana Pawła II 6 maja 1984 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Wawrzyńca, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.